Hej, tu znowu ja i witam was w kolejnym odcinku z serii Tips and Tricks, czyli po prostu zmienionej nazwie szybkiej porady. Tak, tym razem coś, co pewnie większość z was wie, ale początkujący mogą nie wiedzieć, czyli dosyć przydatna rzecz, no jeżeli grasz dla ranku. I mowa oczywiście o Tillerino, czyli bocie, który rekomenduje mapy do twojego poziomu trudności, tak żebyś mógł dostać jakieś pipi za nie łatwo, albo po prostu pokazuje, ile jest pipi za daną mapę. Dość przydatny, tak jak mówiłem. I jest właściwie bardzo proste. Czyli cała filozofia polega na tym, żeby dodać do znajomych po prostu Tillerino, czyli zmieniamy filtr na all, wpisujemy Tillerino, tutaj klikamy na jego i dodaj do znajomych. Nie zdziwcie się, że Tillerino może w coś grać i tak dalej, bo pomimo, że to jest, że ma tam jakiś moduł bota, to dalej jest normalny gracz. Czyli tak, pokażę najpierw podstawowe komendy. Pierwszą z nich jest recommend, czyli wykrzyknik recommend. Oj, pomyliłem się, ale jak widać to puszczę też małe pomyłki, czyli poszło. No i tutaj jest mapa właśnie dla mnie proponowana, ja i tak nie umiem DT. A więc, jeżeli chcemy z jakimś konkretnym modem, to wystarczy, że wpiszę po prostu recommend mi HR. I jak widać, teraz mamy w HDHR właściwie, ale tak, no właściwie tak to działa. I oprócz tego można też skrócić to recommend i wpisywać po prostu wykrzyknik R. O właśnie, działa dokładnie tak samo. No i oprócz tego są właśnie komendy wskazujące ile pipi daje dana mapa. Czyli na przykład sobie wezmę tą. Wystarczy, że wpiszę ukośnik np. Pojawi się, że słucham tego. I wyskoczy nam właśnie ta mapa. A jeżeli chcę sprawdzić ile ma daje z danymi modami, to wykrzyknik with. I na przykład... Dobra, tutaj trochę zaszalałem. 200 bpm HDDT. No, czyli po prostu nie ma. Jeszcze jedno, ja mam ustawiony język Tillerino na Tsundere, więc właśnie dlatego są takie odpowiedzi. Wy będziecie mieli coś normalniejszego. W każdym razie nikt jeszcze tego nie grał HDDT, dlatego właśnie nie może się pokazać. Ale jeżeli wezmę na przykład with HDHR, to już się pojawi normalnie. I właśnie to with działa zawsze na poprzedni utwór pokazany tutaj na czacie. I oprócz tego with jest jeszcze wykrzyknik acc. I wpisujemy na przykład 95,40%. Widać, pokazało się, ile daje właśnie z takim acc. To chyba tyle. Mam nadzieję, że komuś się przydał ten poradnik. Dzięki za oglądanie i cześć!